Zadziwiające kłamstwo w książce Harry'ego tłumaczy je problemami z pamięcią. Właśnie się ukazała autobiografia księcia Harry'ego Spare, czyli ten drugi. Spostrzegawczy czytelnicy szybko zauważyli, że pewien fragment książki kompletnie mija się z prawdą. Czy to oznacza, że nie powinniśmy wierzyć w pozostałe historie księcia Harry'ego? We wtorek 10 stycznia ukazała się książka Spare, polski tytuł, ten drugi, czyli autobiografia Harry'ego Windsora. Książę ujawnił wiele szokujących informacji, opowiedział o poronieniu żony, swoim odmrożonym penisie oraz o rękoczynach, do których miało dojść podczas kłótni z bratem. Wiele miejsca poświęcił również swojej matce, księżnej Dianie. Jednak pośród wielu wzruszających i ciepłych wspomnień znalazło się jedno, które kompletnie podważyło wiarygodność książki Harry'ego. W swojej autobiografii Harry wyznaje, że już jako nastolatek nie mógł zrozumieć obojętności dworu królewskiego na śmierć Diany. On sam został błyskawicznie odesłany do szkoły z internatem, gdzie z dala od rodziny. Zaledwie 15 dni po śmierci mamy, skończył 13 lat. Tego samego dnia dostał paczkę od ciotki Sarah Windsor Caudale, siostry Diany. W środku był prezent, który księżna kupiła mu kilka tygodni wcześniej. Rozdarłem papier i rozwiązałem wstążkę. Zajrzałem do środka. Na liściku napisano to od twojej mamy. Kupiła to niedługo przed. To był Xbox. Ucieszyłem się. Uwielbiałem gry wideo, napisał Harry. Internauci szybko zauważyli, że Harry skończył 13 lat w 1997 roku, na 4 lata przed premierą konsoli, a wręcz prawie 5. Jeśli by wziąć pod uwagę, że w Europie pojawiła się prawie rok później, czy to oznacza, że Harry skłamał? Niekoniecznie. W dalszej części rozdziału książę pisze. Tak przynajmniej mi powiedział. Słyszałem tę historię z wielu źródeł, mnóstwo razy. Ale nie mam pojęcia, czy to prawda. Tata powiedział, że mama zraniła się w głowę, ale może to ja miałem uraz mózgu. Dalej wyjaśnia, że niewiele pamięta z tamtego okresu. Z perspektywy czasu uważa, że to był mechanizm obronny, tamte wspomnienia okazały się zbyt bolesne, więc je wyparł. Natomiast jeśli chodzi o sam prezent, wiadomo, że w 1997 roku nie mógł dostać Xboxa. Jednak 1 marca 1997 roku w Europie swoją premierę miała konsola Nintendo 64. Być może właśnie ją Diana kupiła synowi, a starsi krewni po prostu pomylili nazwy tych dwóch konsoli.